Bogomił Szojda, witam Państwa znowu ze katowickiego spotka przed konwencją Konfederacji, a moim kolejnym i Państwa gościem jest Pan... Piotr Lisiecki, Ruch Narodowy Olsztyn. Ja poproszę Pana, żeby Pan się przedstawił, co Pan do tej pory robił, dlaczego Pan zdecydował się działać politycznie. Jestem związany z ruchem patriotycznym i wolnościowym prawie od 30 lat. No i naturalną koleją rzeczy jest, że jeśli ktoś jest aktywny społecznie, politycznie, to startuje w wyborach. Tak też jest tym razem. Jestem jedynką konfederacką w okręgu 35. Polecam wszystkim mieszkańcom okręgu głosowanie na mnie. Proszę powiedzieć, co Pan wnosi jako polityk teraz nowego do ruchu Konfederacji, do całej polityki naszej Polski? Czym może Pan się pochwalić? Jaka była Pana droga do tej pory? Wiem, że to jest ciężko o sobie mówić, się chwalić, ale muszę z Pana coś wydobyć. Od ponad 30 lat jestem związany z polskim rolnictwem. Rolnictwem, konkretnie z sektorem drobiarskim. Polskie drobiarstwo to jest perła polskiego eksportu. Rzecz bardzo dochodowa, przynosząca kilkadziesiąt miliardów złotych przychodów w eksporcie. No i z tego żyję, tym się zajmuję i uważam, że sprawami hodowców drobiu w najbliższej kadencji będę się zajmował. Ten głos jest potrzebny. Mam własne gospodarstwo, ale tu akurat chciałbym się bardziej pochwalić prezesowaniem w Krajowej Izbie Producentów Drobiu i Pasz z Poznania. Z Poznania? Niech Pan powie, z jakimi problemami teraz się borykacie? Boli nas w tej chwili przede wszystkim otwarcie rynku unijnego na import z Ukrainy. No, ten towar, który jest produkowany na Ukrainie, jest, nie powiem, że gorszy, ale robiony według innych standardów, co powoduje, że może być tańszy, napływa do Unii Europejskiej, no ale płynąc do Unii Europejskiej w pierwszej kolejności trafia do Polski, bo jest najbliżej. I przesiąka. Przesiąka i tu akurat apel też do widzów Państwa kanału. Patrzcie, skąd jest kurczak, którego kupujecie w supermarkecie. Dosyć łatwo poznać, który jest niepolski już. Jak poznać polski produkt? Przede wszystkim polski kurczak świeży będzie świeży i nie mrożony wcześniej, bo długi transport wymaga mrożenia. A tu zdradzę Państwu taką zagadkę, tajemnicę, sekret człowieka z branży. Jeśli mięso jest czarne od kości, Panie będą wiedzieć doskonale, co to znaczy. Jeśli jest czarne od kości, to było głęboko mrożone. No i pewnie przyjechało właśnie z zagranicy. Mieliśmy aferę zbożową z Ukrainą. Do tej pory rząd obawia się wydać komunikat na temat, które firmy w Polsce najwięcej na tym zarabiały. Czy może Pan wie coś na ten temat? Można powiedzieć. Wiem na ten temat niemal wszystko. Natomiast, u nas nie ma cenzury, może Pan powiedzieć. Jasne, natomiast zmieniłbym jednak to pojęcie z najwięcej zarabiały na najwięcej importowały, bo rentowność tego importu była różna. No to może zależnie to miał największy udział. Zależnie też od tego, jakiej jakości towar przyjeżdżał. I byłoby krzywdzącym dla polskich największych producentów drobiu wskazywać ich, że oni zaimportowali w zeszłym roku najwięcej, bo zawsze najwięcej surowca importowali. I patrzyli tylko na dwa kryteria. Cena loko fabryka, no i oczywiście jakość. Więc ponieważ mamy deficyt zboża białka paszowego w produkcji drobiarskiej, no to zawsze uzupełnialiśmy to importem albo z Brazylii, albo z Ameryki, a w ostatnimi czasy z Ukrainy. Więc powiem tak, no, trzeba być ostrożnym w tych ocenach, bo niewątpliwie wpłynęło do Polski bardzo dużo ryzykownego dla konsumenta towaru, ale akurat podejrzewam, że to nie ci najwięksi na takie ryzyko sobie pozwolili. A co to znaczy ryzykownego towaru? Gospodarstwa ukraińskie nie muszą przestrzegać unijnych norm co do oprysków, chemii gospodarczej. Mogą stosować takie preparaty kwastobójcze, które już w tej chwili w Unii Europejskiej są zakazane. Tu jest taka kwestia, czy zdąży się taki preparat kwastobójczy rozłożyć w środowisku, zanim trafi w mące do konsumenta. No więc to zboże, którym się posługują ci najwięksi, poważni producenci, ono oczywiście spełnia te warunki,
ale to też powoduje, że kosztuje prawie tyle samo, co to polskie. Żeby było tanie, musi być trochę gorsze, albo nawet dużo gorsze. Ziemia na Ukrainie znajduje się głównie w rękach wielkich oligarchów. Prawda to, czy nie? To jest prawda. Jest ciekawostka związana z polityką agrarną Ukrainy, bo kiedy prezydent Zełenski objął władzę i zwrócił się do Banku Światowego o pomoc, to jednym z warunków pomocy finansowej Zachodu było uporządkowanie kwestii własności gruntów, no i przygotowanie do możliwości sprzedaży. Wtedy rozwiązano ówczesną służbę, taką odpowiednik naszej geodezji, powołano zupełnie nowe organy. No i co ciekawe, że te organy nie mogą się doliczyć własności areału mniej więcej powierzchni Słowacji. To znaczy, no jest ziemia na Ukrainie, granice się nie przesunęły, ale nie wiadomo do kogo należy. No więc tak, tamten porządek prawny jest jeszcze bardzo, bardzo iluzoryczny. Gdyby pan wszedł do Sejmu, czego panu życzymy, w jakiej komisji chciałby pan pracować? Przede wszystkim... I przenieść właśnie swoje dotychczas zebrane doświadczenia i zdolności. Przede wszystkim Komisja Rolnictwa, a tam podkomisja dobrostanowa. Bardzo dużo dzieje się w tej materii w tej chwili. Mam na myśli aktywność różnych pseudoekologicznych organizacji. Warto byłoby, żeby ktoś z branży umiał ocenić aktywność organizacji typu Otwarte Klatki czy Stop Fermom Przemysłowym. No a z powodu zainteresowań sportem strzeleckim chciałbym również uczestniczyć w pracach Komisji Spraw Wewnętrznych, akurat w tym zakresie dostępu do broni, popularyzacji strzelectwa, no i tych kwestii wokół obronności. Tomasz, zapytam o pana hobby. Jakie jest pana hobby? Strzelam. 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 Jestem sędzią drugiej klasy sportu strzeleckiego, wiceprezesem Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego, a zdobyłem uprawnienia instruktora strzelań bojowych, instruktora sportu strzeleckiego, więc jestem licencjonowanym trenerem. Czyli panu spod lufy nic nie ucieknie? Strzelamy raczej do tarcz lub ewentualnie do celów ruchomych, ale nie żywy. Mówię to dlatego, bo ja ćwiczyłem w młodości biathlon i też mogę powiedzieć, że jestem ostrzelany. Mój instruktor na końcu powiedział, wam już nic przed lufy nie ucieknie i też nie myślał, że oczywiście do ludzi. Oczywiście. Ale jak sobie żartujemy, to niewątpliwie popularyzacja sportu strzeleckiego zwiększa obronność kraju, więc warto, żebyśmy tu poszerzyli i ten zakres dostępu, i popularność sportów strzeleckich, w ogóle sportów obronnych. To na pewno nie zaszkodzi. Jesteśmy najgorzej uzbrojonym społeczeństwem w Europie. No, jednym z gorzej uzbrojonych. Nie wiem, jak jest w Albanii, a podobno oficjalnie jest chyba gorzej niż w Polsce, ale podobno znowu nieoficjalnie są dużo lepiej uzbrojeni. No, troszkę nas władza traktuje jako niedojrzałych. Może na zakończenie jeszcze raz pan powie wszystkim tym, którzy pójdą do wyborów, pana okręgu, gdzie mają zrobić krzyżyk. Okręg 35, a więc olsztyński, lista numer 5, pierwszy na liście Piotr Cezary Lisiecki, Konfederacja Ruch Narodowy. Ja panu dziękuję za rozmowę. Dzięki również. Przyjemnego pobytu u nas na Śląsku. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.